Dzień dobry. Ja się nazywam Marek Malman, jestem autorem powieści fantazy Król Myśli. W tej serii filmów prezentuję Państwu opinie użytkowników portalu Lubimy Czytać o swoich książkach. Dzisiaj kolejna z tych opinii, które się tam ukazały. Autorem tej opinii jest użytkownik, który się podpisuje jako Atol007. Posłuchajcie. Uwielbiam literaturę fantasy. Według mnie 99% literatury to fantasy. Od wszelkich mitologii poczynając. Do przeczytania książki Król Myśli nie trzeba mnie było namawiać. Całość czyta się wyśmienicie. Całkiem nowy świat. Wykreowany przez autora daje mnóstwo możliwości kreowania wydarzeń, mnóstwo przygód. Dzieje się. Bohaterowie są wyraziści, zaskakujący, czasem wredni. Ale przede wszystkim przeróżni. Super opowieść. Polecam wszystkim. Bardzo czekam na dalsze opowieści ze świata Króla Myśli. A ja, autor powieści Król Myśli, bardzo czekam na kolejne opinie nie tylko użytkownika Atol, ale także innych czytelników, opinie umieszczone na portalu Lubimy Czytać. Przypomnę, że zaczynając tę serię krótkich filmików, obiecałem, że w grudniu 2020 roku wśród opiniodawców, tak to sobie nazwijmy, czyli tych osób, które już napisały albo napiszą opinię na portalu Lubimy Czytać, rozlosuję nagrodę. Nagrodę, którą będzie cała trylogia fantazy Król Myśli. Z tej obietnicy się wywiążę, chociaż była przerwa w nagrywaniu filmów, ale pomalutku do nich wracamy i tak jak zauważyliście, pewnie oglądając, jeśli oglądaliście te filmy, za każdym razem w innej scenerii, w innym miejscu. Dzisiaj ten film nagrywam z atrium biblioteki w Lipianach, biblioteki imieniem Agnieszki Osieckiej. Pozdrawiam gorąco, zapraszam do biblioteki, tak? Ale zachęcam do przeczytania powieści Król Myśli, całej trylogii i do pisania opinii, publikowania ich na portalu Lubimy Czytać. Jeszcze raz przypominam, wśród tych osób, które napisały, bądź też napiszą do końca listopada, tak sobie ustalmy, opinię o portalu, o trylogii Król Myśli, wśród tych osób rozlosuję jedną nagrodę, którą będzie, powtarzam się, ale tak trzeba, którą będzie cała trylogia fantazy Król Myśli. Mówię o końcu listopada, bo zależałoby mi na tym, żeby osoba, która wygra to losowanie, otrzymała te książki tak pod choinkę jeszcze, pod koniec grudnia. Dlatego ten termin taki domykający całą sprawę do końca listopada. Ja postaram się teraz coraz częściej nagrywać filmy, prezentować Wam opinie, jakie napisali czytelnicy o tej powieści Król Myśli. To wszystko, bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem w zupełnie innym miejscu. Jakim? Tego jeszcze nie wiem sam. Daj się ponieść wyobraźni i przenieś się do świata fantazy, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król Myśli. Zdobądź władzę nad umysłami bogów i ludzi.